Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film Moje ulubione swetry z szafy. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Oczywiście proszę o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Jeśli chodzi o te swetry, co tutaj mam, tych swetrów jeszcze jest więcej, ale no nie wiem, czy bym się zmieściła w czasie. I planuję zrobić taki film. Ten film będzie polegał na tym, że będziecie mi wybierali rzeczy, które pójdą do dania, a które pójdą, zostaną ze mną. Czyli o to chodzi, żeby zmniejszyć moją garderobę, bo moja garderoba jest duża, bo jest dużo mam rzeczy i nie wszystkich rzeczach chodzę. I więc chciałabym właśnie zmniejszyć swoją garderobę i w przyszłości zakupić takie bardziej na mnie ubrania. Więc tak, jeśli chodzi o te swetry, chciałam powiedzieć, tutaj mam kilka, których wybrałam, bo oczywiście, tak jak mówiłam, więcej z tych swetrów. I jak chcecie, to mogę też pokazać Wam moje sukienki letnie. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie. Pierwszy sweter to jest ten, co mam na sobie, czyli ten taki brzoskwiniowy, można powiedzieć. Jego bardzo lubię. I on jest tak wygodny i tak wygląda ten sweter, bardzo go lubię. I napiszcie, czy dobrze mi tu w swetrze wyglądam. I czy, tak jak też Wam mówiłam, czy chcecie taki film, że będę mogła pokazywać jakieś rzeczy, na przykład na początku jakieś bluzki i będziecie mówili, która jest fajna, która nie, która wygląda dobrze, którą nie. Kolejny to jest ten pierwszy. Od razu będę kładała na sobie te swetry, żebyście mogli zobaczyć, jak w nich wyglądam. To są swetry z mojej szafy i to nie są nowe swetry. Bardzo mówię. Tak wygląda ten swetek, który też bardzo lubię. Jeszcze miałam taki jeszcze jeden, ale gdzieś to zagubiłam, albo może oddałam. Taki właśnie z tym. Zaraz nałożę i zobaczycie, jak w nim wyglądam. Wyglądam w nim tak. Też może nie odpowiednio mi stonosz tego swetera, dobra. Tak właśnie wygląda ten sweter, bardzo go lubię. Ten sweter, on takie ma kwiatuszek. Tak wygląda. I możecie powiedzieć, czy pasuje do mnie ten sweter, czy też nie. Tak właśnie z tyłu wygląda mój sweter. Możecie napisać, co o tym swetrze myślicie. Przechodzimy do kolejnego. Kolejny sweter to jest taki. Też go bardzo lubię. Mam drugą koronkę. I też go lubię nosić, ten sweter. Ten sweter dostałam od siostry. Dobrze pamiętam i zaraz Wam pokażę, jak w nim wyglądam. I kolejny sweter to jest taki. I też chciałam powiedzieć, że niektórych swetrów mogłam troszeczkę schudnąć. Czyli o to chodzi, że niektóre swetry były u mnie dobre kiedyś, a teraz mogą być niedobre. Więc też mogło być za dużo albo coś. Bo też schudłam. Tak wygląda ten sweter. Jego lubię, tylko nie ma się, czy nie jest za dużo. Ten sweter. Kiedyś on był dobry. Takie paski. I przechodzimy do kolejnego swetra. Taki sweter dłuższy. Jego też bardzo lubię, ten sweter. Zaraz oczywiście przymierzę i zaraz Wam pokażę, jak w nim wyglądam. No i kolejny sweter, który bardzo lubię, to jest ten właśnie. I on jest bardzo długi. Nawet może być jako sukienka. Taki do kolan. Tak właśnie wygląda ten sweter. Też go bardzo lubię. Widzicie, za bardzo tu brzuch nie wystaje. I zaraz pokażę Wam kolejny. Kolejny to jest ten. Też go bardzo lubię. I zaraz Wam nałożę i pokażę, jak w nim wyglądam. I kolejny sweter. I niektóre z tych swetrów możecie widzieć na moich filmach. Tak właśnie on wygląda. Możecie napisać, czy bardziej powinnam nosić oversize'owe bluzki, swetry, czy takie bardziej dopasowane. To właśnie ten sweter wygląda. Też go bardzo lubię. Taki jest jasny, uwielbiam właśnie takie kolory jak ten. Tylko nie wiem, czy on nie jest za duży. I kolejny sweter to jest taki. Tak właśnie wygląda, taki golf sweter. Też go bardzo lubię.
Zaraz wam nałożę i wam pokażę, jak wygląda na mnie. Kolejny sponsor to jest ten. Ten różowy. Bardzo jego też lubię. I taki jest miękkiego materiału, że tak fajnie, taki dotyk jest fajny. Jego bardzo lubię. I też jakiś czas mam jego. I też może mogliście widzieć na moich filmikach ten sweter. Taki różowy. I kolejny sweter, który też bardzo lubię i to jest mój chyba najulubieńszy. To jest ten złoty z takimi cekinami. I też go bardzo lubię i też mogliście widzieć w wielu moich filmach. I ten sweter, taka ciekawostka, był na moim pierwszym filmie mojej ulubieńcy 2019 roku, więc to był sweter, który był na moim pierwszym filmie, który nagrałam na kanale. Zaraz go nałożę i pokażę wam, jak w nim wygląda. I ten sweter, co właśnie mówiłam, że bardzo lubię i był na moim pierwszym filmie. Ten taki złoty. Też często nakładam na filmy ten sweter, bo bardzo lubię. Teraz wam kolejny sweter pokażę. To jest ten sweter. I to jest mój taki świąteczny swetrów. Tak wygląda. I to zaraz wam pokażę ten sweter. No i ten sweter. On też jest długi. I taki zielony. Też go bardzo lubię. Też chyba taki bardzo miękki jest. I to jest jeden z moich ulubionych swetrów. Tylko mam nadzieję, że dobrze nałożę. Chyba tak. Tak wygląda. Mogę nawet zrobić o coś takiego. O. Tak właśnie wygląda. To jest ten sweter. Też go bardzo lubię. Ja mam taki w kokardki i też nałożę i pokażę wam, jak w tym swetrze wygląda. No i nałożę ten sweter. Wygląda tak. Ma takie te kokardki i tak właśnie wygląda. Mogę też pokazać. Tak on właśnie wygląda, ten sweter. I teraz nałożę kolejny. I kolejny to jest sweter bluzka, który też bardzo lubię. Różowa. Nakładam na takie eleganckie okazje. Zaraz też zmierzę i wam pokażę. Kolejna to jest ta. Już od razu wam pokażę już te, co zostały. Ten sweter. Ten czarny też się pewnie przyjął w jakichś też filmach. Ten też się pewnie w wielu filmach przewijał i też go bardzo lubię. Fetro bluzka, można powiedzieć. No i wam pokażę wszystkie, które tutaj mam. I zaraz właśnie kolejne. Tak wygląda ten sweter. Tak o. Na mnie. Bo tak tutaj zakładkę. Ten go bardzo lubię, właśnie on jest kolor różowy. I też ten sweter bardzo lubię. I kolejny sweter, tak właśnie on wygląda. Też tu kołnierzyk ma. I wam pokażę, jak... O, tak, tak dotąd jest. I tak wygląda. Zaraz przymierzę kolejny sweter. I kolejny sweter. Taki. Zaraz wam pokażę w całości jego. O, tak właśnie wygląda. Taki czarny. To taki ma koronkę. No i tak właśnie wygląda ten sweter. Mierzę kolejny. I kolejny sweter. O, taki. Teraz wam pokażę w całości. A tak właśnie wygląda ten sweter. Sweter bluzka. No tak nazwać. I też go bardzo lubię, ten sweter. Jeszcze wam pokażę ten, jak wyglądał dom. Bo nie pokazałam. No i ten właśnie wam pokażę. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest o taki długi ten sweter. Jeśli chodzi, w tym filmiku będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Oczywiście proszę was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem. I nie przegapisz żadnego. Jeśli chcecie, żebym pokazała jeszcze sukienki swoje letnie, dajcie łapkę w górę i w komentarzu napiszcie, czy chcecie takie serie, żebym takie swoje ubrania, które lubię, pokazała. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło, hej!